Hejka kochani, witam was w pierwszym vlogmasie w tym roku. Ja nie mogę uwierzyć, że te słowa po prostu wypowiadam, bo jak dla mnie czas mnie zdecydowanie za szybko. Ten rok w ogóle trwał, nie wiem, 3 miesiące. No ale razem będziemy wspólnie teraz odliczać do świąt. Na samym wstępie powiem, że w tym roku zdecydowałam się na taki format vlogmasów. Nie, że wiecie, filmiki będą codziennie, bo jednak to byłoby dość ciężkie. Dlatego stwierdziłam, że będę robiła po prostu vlogmasy złączone z kilku dni. Jeśli to się jakoś będzie miało zmienić, no to zauważycie, ja wam dam znać. Dzisiaj mamy piątek, czyli 1 grudnia. Ja naprawdę nie mogę w to uwierzyć, że święta są za... ile? Za 4 tygodnie, tak? Za... 3,5? Niemożliwe. Ale w każdym razie, ja mam w piątki bardzo luźny plan. Dzisiaj wróciłam do domu o 11. Poszłam zaliczyć tam historię. I miałam iść dzisiaj na paznokcie, ponieważ aktualnie ogólnie nie widać moich odrostów z daleka, z bliska, kto się przyjrzy, na to widać. Mają taki mlaszy, delikatny kolorek. Moja stylistka się rozchorowała, mam je przełożone na środę. Ale ogarnęłam się, nagrałam jedną współpracę, teraz będę nagrywać drugą na Instagrama, no i potem będę wychodzić z domku, ale zaraz wszystko zobaczycie. Wszystko nagrane, jeszcze mam rozstawionego softboxa, telefonik tutaj i teraz muszę to jeszcze zmontować i będzie gotowe, ale swoją drogą muszę się wam pochwalić, że w końcu mam nowy telefon, bo 2 miesiące miałam telefon z różową kreską po prostu przez ekran, bo mi się przegrzał w Hiszpanii, jak byłam z Julą, no i teraz nowa 15 Pro będzie mi po prostu służyć, stories będą też lepszej jakości, wszystko będzie lepsze, tak więc ja się mega cieszę. Współpraca nagrana, zmontowana, ja w międzyczasie jeszcze zjadłam taki mega, mega szybki obiad i spakowałam torbę po prostu teraz wypchano, bo teraz wychodzę na jarmark i jeszcze do kawiarni, a potem prosto ze Starówki jadę do Juli na noc, więc już tam sobie wzięłam część rzeczy. Co prawda ja u niej w domu mam już praktycznie swoją wyprawkę, ja mam szczoteczkę do zębów, płyn do serowego opakowania na soczewki, płyn do mycia twarzy, naprawdę różne rzeczy, więc wzięłam to, co potrzebowałam. Jesteśmy już w kawiarni, ja sobie wzięłam matcha orange, czyli właśnie no, matcha z sokiem pomarańczowym, jakoś każdy się może domyślić. A to drugie to jest pumpkin spice. Na szczęście sobie wzięłam na zimno, bo tu jest tak gorąco, że nie dam rady, a to jest na gorąco. Tak więc, dobry wybór. Byliśmy na jarmarku, przeszliśmy dosłownie cały, ale tam są takie tłumy, że naprawdę nie da się, wiecie, nawet gdzieś stanąć z boku i coś nagrać. Ludzie wszyscy idą w różne strony. Ogólnie jest fajnie, tylko minus jest taki, że tutaj wszędzie jest już roztopiony śnieg, no bo wiecie, tyle ludzi chodzi, wszystko grzeje i tak dalej, więc nie ma aż takiego wajbiku. No ale ludzi jest tyle, ile ja naprawdę dawno nie widziałam. No od wakacji takich tłumów tutaj na pewno nie było. Chciałam zjeść ponczusie, to była po prostu moja wycieczka na ponczusie. Kolejka była tak na 20 osób i chyba pół godziny stania, więc sobie darowaliśmy, po prostu trudno, ale chyba innym razem i tak przyjedę je tutaj zjeść. Kochani, szybki przeskok, jestem teraz u Julii, bo właśnie jak się wtedy pakowałam, no to pakowałam się na tą naszą noskę, na tą w tle nam odgrzewa jedzenie, bo właśnie ja nam przywiozłam maka. Ale ogólnie tak szybko, jak ja do niej tutaj przyszłam z przystanku i jak szybko szłam po schodach, to po prostu nigdy w życiu takiego czegoś jeszcze nie było. No, nie mamy nadziei, że nie spalimy domu, bo ostatnio u Juli się zapalił papier wczoraj w piekarniku do pieczenia, a jesteśmy same, więc my byśmy to musiały gasić. Ale ogólnie takie było oblężenie w galerii i wszędzie na tym jarmarku, że ja się odzwyczaiłam po prostu od takiego czegoś, bo zazwyczaj w tygodniu, po szkole czy coś, jestem właśnie na mieście. Ciężko było nagrać właśnie jarmark czy coś. Ludzie wszędzie przepychali. Tu jeden, tu drugi, tu dziecko gdzieś. Trzeba uważać. Jeszcze więc właśnie na tym jarmarku dzwoniłam do mojej chrześniaczki, Emilki, bo dzisiaj ma urodzinki. Najpierw nagrałam głosówkę, potem jeszcze na kamerce chwilę gadałyśmy. Jestem już taka głodna, że po prostu nie mogę. Tak więc kuchareczka najbardziej zdaniona. Frytki teraz nam odgrzewa. Nie. Właśnie zrobiliśmy sobie śniadanie, a bardziej to Jula zrobiła dla nas, a ja tutaj towarzyszyłam. Na samym spodzie jest skyr, do tego mrożone maliny, mrożone borówki, musli, wiórki kokosowe i to wszystko zalane po prostu syropem klonowym. Ja kocham, uwielbiam, już tutaj się tak wchłonął, ale no, myślę, że śniadanko superowe. Teraz czas na kolejne jedzonko. Jeszcze przyjechała do nas Lena i właśnie w trójkę robiłyśmy makaron razem. To jest
makaron z pieczarkami, ze szpinakiem, śmietanką, mascarpone. Taki klasyczny, ale myślę, że będzie mega dobry. Chociaż były komplikacje, bo pół makaronu wypadło na kuchenkę, jak Lena wykładała. Ale no, mamy taką wielką porcję w sumie, nie wiem, czy my to zjemy. Pani, jak myślicie, co z tego wyjdzie? Lenka ustawia misia. Łapki. Taką słodką buźkę ma. Teraz guziki. Taki, wiecie, sweterek. Kurczaczki i pieczone. Nie, nie mogę. Poczekaj, poczekaj, daj, chcę to wysłać. Ja chciałam zrobić gwiazdkę. Taką ładną estetik. Ale chyba to dzisiaj nie nasz dzień. Trzeba będzie zrobić jeszcze jakieś inne. Chociaż nie, czekajcie, jeszcze tu będzie taka... O! A to moje dzieło. Ładniejsze. Nie mogę! Na moim rysiu. Możesz brać jak coś. Teraz Julia robi choineczkę, zobaczymy, czy utrzyma poziom. W ogóle mamy wszystkie paznokcie podobne. Ja mam błyszczące, a muszę zmienić już. W środę mam, Julia ma kokardkę, ale na mamy był rano. Pięknie! O, no nie, no dzieło się. Dziękuję, dziękuję. Mamy już kolejny dzień, teraz wstałyśmy, Lena pojechała do domu, bo jeszcze dzisiaj jedzie tam do dziadków. Ja teraz z Julą trochę ogarnęłam i po mnie jadą już moi rodzice, więc wracam do siebie. Kto to tak położył, no? Mega, właśnie sobie chciałam zrobić zimową herbatkę. Wypadł z szafki kubek i najpierw walnął z całej siły o blat, jakby wiecie, spadł. Walno, ja patrzę, Boże, nie zbił się, ale nie zdążyłam złapać. Spadł na podłogę i tak skończyłam, w środku są jego części. Herbatka mi się na razie zaparza, a ja wam pokażę po prostu moje odkrycie. Herbatka na zimno malina granat i ja ją miałam w domu już dawno, dawno temu. I ona polegała na tym, że wiecie, zalewa się ją zimną wodą i jest fajna na lato, no bo nie trzeba czekać, aż coś wam ostygnie i tak dalej. Ale dzięki temu, że ona zrobiona jest właśnie z myślą o zimnej wodzie, jak się ją zaleje wrzątkiem i poczeka chwileczkę, to po pierwsze się mega szybko zaparza, a po drugie ma mega intensywny smak, właśnie taki malinowy, w sumie granat to nie czuję, ale kocham ją, a zostało już w opakowaniu tylko kilka i nie wiem, czy w zimę one będą w sklepach. Mała zmiana w dźwięku, dlatego że to teraz dogrywam, ale mam dla was super informacje, a mianowicie okazało się, że mam więcej materiału niż myślałam, te vlogmasy mogę wstawiać częściej niż raz na tydzień, tak więc ten już się kończy, kolejne będą na dniach, a wy koniecznie śledźcie mojego Instagrama cookiemintyty, żebyście byli na bieżąco i wiedzieli, kiedy właśnie będą kolejne filmiki. Pa, pa!